Dzień dobry, kłaniam się nisko. Państwa gościem, moim gościem jest profesor Andrzej Horban, specjalista do spraw chorób zakaźnych, główny doradca premiera do walki z COVID-19. Dzień dobry, panie profesorze. Pan profesor jest w szpitalu wojewódzkim, w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie na Wołoskiej. Panie profesorze, tak... Nie. Na Wolskiej już. Wolska, dobrze, też Wo. Nie za bycie na Wołoskiej, ale to jest Wolska. Wolska. Warszawa, Wola, wiemy. Okolice na Kruk Płockiej mniej więcej, tak. Wszyscy wiemy, gdzie to jest, nikt nie chce tam trafić. Panie profesorze... Nie zapraszamy. Panie profesorze, tak patrzę, przyglądam się panu, a gdzie pańskie podkrążone oczy? No skoro ma być pan twarzą walki z COVID-em, to trzeba wyglądać jak minister Szumowski. Postaramy się. Brodę już mam siwą. Dobrze, jest broda, oczy lekko podkrążone, profesor medycyny, czyli wszystko się zgadza. Tak w ogóle, poza tym, to też wszystko się zgadza. Wiadomo, z czym ma pan walczyć. Ma pan walczyć z koronawirusem, czyli diagnoza jest. A czy jest jeszcze jakieś lekarstwo? Czyli wiemy, jak to robić? Bogiem a prawdą oczywiście wiemy. Ponieważ nie jest to pierwsza epidemia choroby zakaźnej, która się przytrafiła w dziejach ludzkości. Ja może bym aż tyle sobie wieku nie przypisywał jak ludzkość, ale już te 40 parę lat w zakaźnym pracuję, więc troszeczkę epidemii żeśmy przeżyli. Generalnie zasady są znane. No tak, tylko że zakaźnicy mają proste zasady. Najlepiej wszystkich pozamykać w izolatkach i proste. No w końcu wyzdrowieją. Trochę im tam pomożemy, nie zaszkodzimy, innych nie zakazimy. No ale w skali kraju tego się zrobić nie da, prawda? No właściwie ma pan redaktor rację, robimy to samo w skali kraju. Ponieważ jeżeli nie mamy możliwości zapobiegania, czyli w tym przypadku nie mamy szczepionki, która powinna być skuteczna i chronić nas przed zakażeniem. W związku z tym musimy stosować, nie mamy właściwie leczenia, nie mamy takiej pigułki, którą możemy podać, buch i nagle Łazarzu wstań. Po dwóch dniach człowiek jest zdrowy. W związku z tym to, co możemy zastosować, to jest to, co jak słusznie pan zauważył, pewien wariant izolatek. No tak, tylko panie profesorze, myśmy to już ćwiczyli. Niefarmakologiczne metody prewencji. Już. Tak, tylko panie profesorze, myśmy to już ćwiczyli. Myśmy to ćwiczyli wiosną, wtedy ogłoszono lockdown. Rzeczywiście to się udało. To znaczy liczba zakażeń była taka, że modlilibyśmy się o taką dzisiaj. No tylko, że wie pan, no to jest tak, że jak nie umrzemy na to, to umrzemy na co innego. Umrzemy wtedy z biedy, jak nie będziemy pracować. Z której strony się człowiek nie obróci? Zawsze z tyłu, tak, wiemy. Tak jest. No to niech pan, przepraszam bardzo, tyle to i ja wiem. Pan jest mądry człowiek, uczony, profesor, główny doradca, to co pan doradzi premierowi Morawieckiemu, żeby jednak zaostrzył te zakazy, doprowadził do drugiego lockdownu, nie nazywając go lockdownem? Nie. No, coś w tym stylu. To jest tak, lockdown jest to kompletne zamknięcie i oczywiście wiemy, czym to się skończy. Może być sukcesem pięknym, jeżeli chodzi o epidemię, tylko problem polega na tym, żeby lekarstwo nie było gorsze od choroby. Bardzo łatwo jest zamknąć w tym momencie jeszcze raz i spróbować, czy to się uda. Natomiast prawdopodobnie gospodarka by tego nie wytrzymała. W związku z tym zaczynamy stopniować już. No tak, tak słyszymy, że będzie teraz, że będą zakazane wesela, ale czy to wszystko pomoże? Innymi słowy, czy tak... Tego nie wiemy oczywiście, bo w przyszłości nikt nie zna, ale bardzo dokładnie w tej chwili śledzimy epidemię. Jeżeli państwo popatrzą na słupki, czy krzywe, czy jak go tam zwał, to na wiosnę mieliśmy mniej więcej 500 zachorowań dziennie. Rozpoznanych przypadków, tak precyzyjnie mówią. Teraz mamy 10 tysięcy. I to jest górna granica możliwości systemu, który w tej chwili działa. Właśnie o to chciałem spytać. 10 tysięcy z zakażeń, jak pan mówi, to jest górna granica odporności służby zdrowia w Polsce? Nie. Systemu, który w tej chwili jest wdrożony.
bez demolowania służby zdrowia. To jest dokładnie drugą część, którą możemy zdemolować przy pomocy tej epidemii. Profesor Andrzej Horban, doradca premiera do spraw walki z COVID-19, jest Państwa i moim gościem. Panie profesorze, czy my, czy rząd nie przespaliśmy wakacji? Czy nie popełniono błędu, wiedząc, że nadciąga druga fala koronawirusa, nie zrobiono wszystkiego, żeby przygotować służby zdrowia na to? Na pewno wszystkiego nie zrobiono. To jest oczywistość, co widać teraz. Skala wyobrażenia, nazwijmy to, rządzących nie objęła tak dużą liczbę zakażeń. My to teoretycznie wiemy jako zakaźnicy, ponieważ klasyczną ewolucją wirusa przenoszonego jakiegokolwiek, nie tylko drogą oddechową, ale to jest najłatwiej transportowalny, jest to, że z upływem tygodni czy miesięcy ten wirus, który jest przenoszony z człowieka na człowieka, on się zmienia. Znaczy on sam się nie zmienia, tylko typ transmitowany, bo jeżeli ktoś choruje na chorobę wywołaną przez wariant wirusa, który daje ciężki przebieg, to po prostu, jak słusznie pan zauważył, wędruje do szpitala. No dobrze, ale to jest już ponad pół roku, jak mamy tego wirusa. Rozumiem, że lekarze już wiedzą o nim coraz więcej. Spytałem celowo o rząd, bo pan powiedział tak, że można było 15 października w TVN24 mówił pan, że można było wcześniej zamknąć szkoły średnie i to by pomogło. To może teraz jest coś, czego nie robimy, a co powinniśmy zrobić, by sobie pomóc? W tej chwili mamy jeszcze 2-3 dni, żeby zobaczyć, jak zadziałały do tej pory wprowadzone interwencje. Czyli te wszystkie, niechodzenie dzieci do szkół, maski na twarz, dystans, etc. etc. Czyli tak naprawdę weekendowe wyniki i wyniki z początku przyszłego tygodnia to będą te wyniki, po których będziemy mogli sprawdzić, czy to coś dało, tak? Wcześniej, dzisiaj, jutro, pojutrze. Dobrze, Panie profesorze, to ostatnie pytanie, wie pan, bo wraz z tym, że mamy tego koronawirusa już pół roku, rośnie też liczba domorosłych znawców zagadnienia, którzy przekonują, że to wszystko jest ściema, ale pojawiają się też przeróżne wypowiedzi osób, których fachowości nie jesteśmy w stanie zweryfikować, bo podpisują się jakiś profesor, tylko nie wiemy do końca czego profesor, ale pal licho. Pytanie jest proste, czy te powikłania po koronawirusie są groźniejsze niż powikłanie po grypie. Pytam dlatego, że może nie są i może się nie ma czego bać w ogóle, koronawirus. Znaczy najgorszym powikłaniem zakażenia jest zejście śmiertelne. No to już potem się nie ma czego bać. Tak. Bardzo nas pan pocieszył. Bardzo, bardzo cieszę, ale to tylko 3% ludzi. Ponieważ ten wirus łagodnieje, to być może będzie 1%, a może nawet i poniżej. Tego jeszcze nie wiemy, ale to idzie zdecydowanie w kierunku mniejszego odsetka. Jeżeli ktoś ma ciężkie zapalenie płuc śródmiąższowe, to istnieje uzasadniona obawa, że te jego pęcherzyki płucne, które zostały zalane płynem wysiękowym, zostały zniszczone bezpowrotnie. W związku z tym jego wydolność oddechowa będzie gorsza o te, powiedzmy, 20-30% w zależności od... Profesorze, muszę przerwać nie dlatego, że pan zaczął, nie pan dlatego, że pan mnie przestraszył, ale dlatego, że musimy pożegnać naszych drogich radiosłuchaczy o złych i mam nadzieję też dobrych stronach tego, co się dzieje. Może są jakieś przebłyski, jakąś nadzieję pan przed nami znajdzie, dla nas znajdzie. To o tym wszystkim dopiero w RMF24.pl i Wider.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, ciągle jesteśmy z naszymi drogimi internautami. No i to jest to pytanie, które chciałbym zadać właśnie, bo wie pan, z jednej strony słyszymy, że te powikłania nie są gorsze niż grypowe. No to nie, pan mówi, że to bardzo fachowo... Coś mi przerywa w tej chwili. Mm-hmm. Jak pan się pożegnał z radiosłuchaczami, gorzej słyszę. Ale to... To proszę nie słuchać radia, tylko mnie teraz. No ja nie słucham, słucham pana. Profesorze, dobrze, mam nadzieję, że to przejściowe problemy. Dobra. Profesorze, dobrze, sekundę. Skoro tak, to moje pytanie, wie pan,
czytam teraz przeróżne, chcę powiedzieć bzdury, ale może nie bzdury, przeróżne informacje, rodzą się pytania, proste rzecz, maseczki. Czy te maseczki, wie pan, czytam lekarzy, którzy mówią, nie, te maseczki to jest wszystko do bani, bo one tylko powodują duszności, trujemy się tym samym, co wdychamy i jeszcze co dociera z zewnątrz, co się na tej masce jakoś tam gromadzi. Maseczki są bardziej szkodliwe, znaczy bardziej szkodzą niż pomagają. Jak jest naprawdę? Szkodzą, jeżeli nosimy ją przez kilka dni w tym samym miejscu. To ewidentnie szkodzą. Natomiast naprawdę jest tak, że znacznie zmniejszają transmisję wirusa, jeżeli są stosowane właściwie, bo istota tutaj zakażenia polega na tym, że przy każdym wydechu albo przy każdym kaszlnięciu lub też przy każdym mówieniu my oddychając wypuszczamy powietrze z płuc i w tym powietrzu znajdują się cząsteczki wirusa, jeżeli wdychamy, bo wdychamy zawsze te 2-3 metry przed siebie, no to osoba naprzeciwko nas ma szansę tego wirusa dostać, jeżeli trafi to jego błonę śluzową i komórki, które mają właściwe receptory, do których się wirus może przyczepić, no to mamy zakażenie. Profesorze, dobrze, a... Zmniejszenie mechaniczne tych cząstek, a tego, który gada i tego, który dostaje w nos, to jest podstawową rzeczą. Dystans i maseczka. Powyżej 2 metrów czy 3 metrów maseczki i jednej i drugiej strony prawie się to nie transmituje. Dystans, maseczka, dezynfekcja. Słyszymy to, proszę Państwa, od 3 miesięcy, ale... No niestety, no nic mądrzejszego nie wymyślono. No tak, tylko wie pan, z drugiej strony właśnie słyszy pan tych wszystkich ludzi, którzy mówią, że to wszystko bzdura, że panikujecie, że siejecie niepotrzebnie panikę. Co pan im wszystkim powie? Oni też się naczytali różnych rzeczy. Nie, no to zależy, wie pan, jeżeli chodzi o procent, to nie jest choroba, która zabije całą ludzkość. No, to jest pocieszenie. To jest choroba, która jeżeli zachoruje wszyscy, a taka jest podatność, nie wiem, 50%, 70% społeczeństwa, no to wiemy, że umrze 3%, 2%, 1%. W momencie, kiedy działa prawidłowo służba zdrowia oczywiście, bo jeżeli chorych będzie za dużo w jednym czasie, no to cudów nie ma i aparatura tlenowa sama się nie podłączy od człowieka czy tlen. Czego w tej chwili, wie pan... Zwiększamy ten odsetek przy takich masowych i na tym polega cała groza sytuacji, że te zakażenia występują masowo, skomasowane w krótkim okresie czasu. Panie profesorze, dobrze, czy... skończę typowo właśnie dla infekcji przenoszonych dróg oddechowych, czyli wiosna, jesień. Skończyłem. Panie profesorze, czy jedyne, co my w tej chwili możemy zrobić, my jako no, służba zdrowia, my jako, jako kraj, to zostają nam tylko środki nadzwyczajne, takie jak budowa szpitali polowych? Nie, to jest ostatni etap i bardzo nadzwyczajne środki, bo teraz jadąc do tak zwanej strategii, czy jesteśmy przygotowani, czy nie jesteśmy. No, każdy kraj ma jakieś szpitale, lepsze, gorsze. My mamy teoretycznie 100 tysięcy łóżek szpitalnych. Teoretycznie. Nie, no teoretycznie lub praktycznie, no pani, bo są przeznaczone dla innych celów. No na przykład łóżko pediatryczne nie położymy dorosłego, chyba że mały. Więc to one są teoretyczne, prawda, dla dzieci, ale nie dla dorosłych i tak dalej. 100 tysięcy, z których część powinna być wyposażona w dostęp do instalacji tlenowej, czyli możliwość dostarczenia tlenu. I to są czyste łóżka covidowe, ponieważ człowiek, który ma tę infekcję górnych oddechowych, ma zapalenie, jeżeli ma duszność i kłopoty w dotlenowaniu krwi, to są jasno określone parametry, powinien dostać tlen i tam różne inne leki. Jeżeli nie dostanie tego tlenu, może sobie dalej rozkręcić chorobę aż do niepomyślnego końca. I to jest punkt kluczowy. Jeżeli mamy 10 tysięcy łóżek w tej chwili przeznaczonych dla tych pacjentów, które mają właśnie tę instalację tlenową i mamy dziennie około 1,5-2 tysięcy ludzi trafiających do szpitala i średni czas pobytu pacjenta jest około 7 dni, no to bardzo proszę sobie policzyć, potrzebujemy w tej chwili 14 tysięcy łóżek.
Potrzebuje... Te łóżka powolutku się zaczynają, zaczynają zapełniać. Mamy chyba już, na dzisiaj nie pamiętam, 8 tysięcy chorych leżących w szpitalu. Do czego jeszcze rezerwa jest? I wracając do naszej pierwszej rozmowy. Jeżeli ta krzywa zachorowań będzie rosła, nie będzie to 10 tysięcy, tylko nie daj Boże 15 czy 20, no to naturalną koleją rzeczy, prosty rachunek odsetek od 20 tysięcy, jest ten sam jak od 10, tylko liczba jest inna. W związku z tym te łóżka należy rozszerzać. Możemy prawdopodobnie w szybkim tempie przyjąć chorych na 20 tysięcy łóżek, może nawet na 30 tysięcy pod warunkiem olbrzymiego wysiłku organizacyjnego. Organizatory widać, bo zawsze jest problem, prawda? Bo są jeszcze inni chorzy. Proszę zwrócić uwagę, oprócz tego... No właśnie, my cały czas mówimy o COVID-19, tymczasem przecież ludzie chorują na raka, chorują na serce, chorują na tysiące oczywiście innych chorób. I... Oczywiście. No... Oczywiście. Nie wyrzuci się tych chorych ze szpitala. I to jest właśnie te łóżka teoretyczne, które mogłyby być teoretycznie przeznaczone na COVID, ale nie są. Są zajęte przez innych pacjentów wymagających hospitalizacji. Każdy system ma jakąś rezerwę i rezerwa w szpitalu zawsze powinna być rzędu 20%, na których są pacjenci, których można byłoby byłoby wypisać do domu pod opiekę lekarza POZ-u, czy innego lekarza. Panie profesorze, dobrze, to prosta rzecz, bo w tej chwili, wie pan, czytamy wszyscy, że w Polsce wybuchło tak nagle, bo nie byliśmy zbyt ostrożni, nie stosowaliśmy dystansu społecznego. No tak, rzeczywiście nie stosowaliśmy. Każdy, kto się przeszedł ulicami wielkiego miasta, widział to doskonale. Ale czy to jest... To redaktor zna przysłowie, jak każdy wszyscy, jakby człowiek wie, jakby koń wiedział, co się potnie, to by miał 6 nóg, a nie 4. Tak, panie profesorze, tylko rzeczywiście to nam specjalnie nie pomaga. A ja mam pytanie, które się nasuwa chyba każdemu laikowi. No przecież to nie jest tak, że Niemcy byli w czasie wakacji, nie wiem, tuż po nich dużo bardziej... Zaraz znowu mi coś przerywa. To ja panu nie pomogę, niestety. Ja też nie. Mam nadzieję, że... Patrzę w ekranie, wie pan, usilnie i usiłuję z ust wyczytać. Będę mówił wyraźnie. Profesorze, ostatnie pytanie to jest pytanie o to, dlaczego u nas teraz tak wybuchło? W Niemczech było znacznie więcej niż w Polsce. W tej chwili jest mniej zakażeń. Ale Niemcy... to nie tylko u nas tak wybuchło. Jak pan zobaczy na w te Belgii, kraje, w Czechach, wiem, tak. Tak jest, tak jest. I teraz w tych krajach, które szczęśliwie zastosowały lockdown i skutecznie na początku epidemii, możemy się spodziewać większego odsetka ludzi podatnych na zakażenie. Bo jeszcze, co tam się zetknęło z wirusem 10%, u nas powiedzmy 1%. No więc... Znowu, prosty przelicznik, u nas może być więcej. A to chce mi pan... W tym, no. Panie profesorze, chce mi pan powiedzieć, że... Na pociechę, ten wirus jest łagodniejszy, więc zabija mniej ludzi. Może nawet dojdzie do tego, że będzie przyzwoicie zabijał mało. Na niepociechę w tym momencie taki wirus się lepiej transmituje. To znaczy jest łatwiej. To właśnie teraz widzimy. Transmisja jest już w tej chwili bardzo powszechna. Bo jeżeli... wśród ludzi testowanych, a testujemy ludzi z objawami infekcji dróg oddechowych, mamy 30, 40, a nawet 50% dodatnich testów, to znaczy, że ta transmisja w tej chwili jest bardzo powszechna. Profesorze, to... Wracamy do tego punktu pierwszego. No nie dmuchajmy na tego innego obywatela, nawet jeżeli nie mamy objawów. Profesor, właśnie, nawet jeżeli nie mamy objawów, to są ci wszyscy młodzi ludzie, którzy no, są nieśmiertelni. No, każdy młody jest nieśmiertelny. Jest. Każdy był młody i każdy był nieśmiertelny. Są dwie grupy nieśmiertelnych. Młodzi ludzie oraz pijani Rosjanie. Jak dowodzą filmiki na YouTubie, pijany Rosjanie jest zasadniczo nieśmiertelny. Zawsze wstanie, podniesie się, otrzepie i idzie dalej. Nawet jeżeli trochę chwiejnym krokiem. Ale ja chciałem pana profesora spytać o coś bardzo serio.
jakąkolwiek nadzieję pan dla nas ma, czy po prostu musimy... No, oczywiście, oczywiście, że mam. No to nie jest beznadziejstwo. Jeżeli uda nam się zahamować transmisję na tym poziomie, jeżeli uda nam się zejść za chwileczkę z tej transmisji, to cały system opieki zdrowotnej wytrzyma pięknie i nie trzeba będzie tych szpitali porowych uruchamiać. To jest ostatnia faza, kiedy zaczynamy jakby tracić kontrolę. Na razie mamy dość duże rezerwy. No trudno mi powiedzieć, czy będzie potrzebnych 30 tysięcy łóżek w skali kraju, czy 40, ale tyle mamy, więc zanim dojdzie do tych polówek, no to jeszcze. Panie profesorze, ten trend wzrostowy, no to bardzo się obawiam, że możemy zdecydowanie iść w kierunku rozwiązań przyjętych na wiosnę. Panie profesorze, został pan doradcą premiera do spraw walki z COVID-19. Jak to się w ogóle stało? Kto się do pana zwrócił z tą prośbą? Pan premier. Ale zadzwonił, mówił panie profesorze, potrzebujemy pana... Pan premier, no tak, pan premier ma telefon, także... Potrafi. To, że premier ma telefon, to raczej podejrzewaliśmy, że potrafi dzwonić. To też, no, ale nie widzieliśmy, że na przykład zna pana profesora. Pan się zgodził bez wahania? Oj, z dużym wahaniem, bo to jest olbrzymi kawał roboty i olbrzymia odpowiedzialność. Właściwie ona polega na tym w tej chwili, żeby skoordynować działania, które są czynione na wielu polach i przez wiele osób. A nie boi się pan... Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby jedna osoba ogarnęła wszystko i... No tak, ale z drugiej strony pan ma być twarzą walki z koronawirusem. Nie boi się pan, panie profesorze, że stanie się pan polityczny przez to, że zaraz będą mówić, to ten pisowski profesor. No muszę powiedzieć, że podobne obawy miałem, jak była grypa tak zwana świńska i byłem twarzą pani Platformy Obywatelskiej, więc choroby są apolityczne, lekarze chorób zakaźnych generalnie są apolityczni, lekarze są apolityczni, chory jest każdy taki sam, niezależnie czy biały, żółty, czy zielony. No, niech panu za dobrze nie pójdzie, bo wie pan, zaraz się pan dowie, że pan może kradnie maseczki albo co. Zaraz. No, wszystko jest możliwe. Panie profesorze, no co ja mogę panu życzyć? Dużo zdrowia oczywiście. Bardzo dziękuję, się przyda. To zadam pytanie osobiste. Czy pan się wybiera 1 listopada na cmentarz, by odwiedzić groby swoich bliskich? Ja mam na szczęście bardzo to zogniskowane. Więc pewnie tak, a będę używał środków ochrony osobistej, czyli maseczek na pewno. I rzadko pozwolę sobie dmuchać w twarz. Pan profesor Andrzej Horban, doradca premiera, specjalista od chorób zakaźnych, człowiek, który nie dmucha innym w twarz, był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję.